Jak patrzę na swoje minione wyjazdy, to mam wrażenie, że kiedyś było jakoś łatwo wszystko rzucić i wyjechać. Wystarczyły trzy rzeczy w plecaku, okrzyk "Mamo, nie czekaj z obiadem", żeby rozpocząć kolejną przygodę życia. Nie wiem, czy to ja się zmieniłem, czy świat, ale dzisiaj jest jakoś trudniej. Zawsze jest milion rzeczy do zrobienia. Ogarnięcie sprzętu, miejsca docelowego czy kotów to dopiero początek listy zadań. Zajmiesz się kotami? Na Sri Lankę jadę. I najważniejsze, zakręcenie wody. Kot mi zalał kiedyś mieszkanie. I kiedy wydaje ci się, że już wszystko jest ogarnięte, zawsze pojawia się ta jedna natrętna myśl. Hej, o czym zapomniałem?